najpierw chodził Wojciech Bogumił Jastrzębowski do szkoły w Janowie. To była taka najbardziej podstawowa szkoła. Później chodził do szkoły w Płocku. Liceum Warszawskie, najbardziej renomowana szkoła średnia w Warszawie wówczas. Tutaj zdał maturę, a po maturze był studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Jakbyśmy się mogli zatrzymać trochę na tym liceum Wojciecha Jastrzębowskiego, ponieważ słyszałem, że miał jakiś taki krótki okres, w którym tą naukę przerwał, bowiem musiał podjąć pracę. Czy faktycznie jest to prawda, czy to jest taka trochę biała plama w historii właśnie naszego bohatera? No jak tutaj znajdowałam, szperałam w źródłach, to rzeczywiście w kilku była taka informacja. To był moment, kiedy rzeczywiście finansowo, ekonomicznie w rodzinie się zrobiło znacznie trudniej i Wojciech Bogumił udzielał korepetycji wtedy, ale szybko wrócił do szkoły. Znajdujemy się w szkole podstawowej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, do której uczęszczał przed laty Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Była to jego pierwsza szkoła, ponieważ Wojciech Bogumił Jastrzębowski urodził się nieopodal we wsi Giewarty i to było najbliższe miejsce, gdzie w zasadzie była szkoła. Później Wojciech Bogumił Jastrzębowski po skończeniu tej szkoły udał się na dalszą edukację do Płocka, a następnie później już kontynuował naukę i studiował w Warszawie. Wojciech Bogumił Jastrzębowski jest chlubą naszej gminy, ponieważ jest to obywatel Europy i w zasadzie w każdym kątku, zakątku Europy my mamy ślady tegoż naszego tutaj, jakbyśmy mogli powiedzieć, krajanina. Dlatego też w szkole powstała Izba Pamięci, w której zbieramy właściwie wszystko, co by było związane z Wojciechem Bogumiłem Jastrzębowskim, więc na dzień dzisiejszy są to głównie książki, informacje, które uzyskujemy czy poprzez strony internetowe, czy w zasadzie z książek. Każdego roku organizujemy wystawy poświęcone właśnie życiu i działalności Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Mamy tutaj bardzo ważny dla nas właśnie traktat, który napisał, i tutaj właśnie jest Konstytucja dla Europy, którą stworzył właśnie Wojciech Bogumił Jastrzębowski. I to była pierwsza właściwie w świecie konstytucja, która była napisana w takim języku bardzo takim jakbyś prostym i jednocześnie zrozumiałem dla wszystkich, których tutaj właśnie to jest bardzo ważne, bo Wojciech Bogumił Jastrzębowski podkreślał równość narodów. Bez wojen, bez przemocy, ponieważ sam uczestniczył w powstaniu listopadowym, doznał właściwie i przemocy, spotkał się z rozlewem krwi, więc on bardzo tego nie chciał. Więc chciał, żeby były właśnie zmiany, więc ta konstytucja powstała. Co jeszcze wiemy o Wojciechu Bogumiła Jastrzębowskim? Że również stworzył jakby taki prototyp godła polskiego, który no, z tego, co nam się udało dotrzeć, to nie pozostała, żadne dokumenty nie pozostały, jedynie są zapisy jego znajomych, że takie godło 15 czerwca właśnie miał być złożony ten dokument, no jednak nie spotkał się z aprobatą władz. Jeżeli chodzi o Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, to tutaj warto wspomnieć o pani dr Irenie Kotowicz-Borowy, bo to w zasadzie ona przed nami najbardziej odkryła postać Bogumiła Wojciecha Jastrzębowskiego, ponieważ to dzięki niej właśnie spotkaliśmy się na SGGW, gdzie rozmawialiśmy na temat uczczenia pamięci tegoż człowieka. Była mowa o statuetce. Natomiast ostatecznie jest tak, że powstał regulamin odznaki i ta odznaka jest przyznawana tutaj u nas w Janowie, mogą być dwie w ciągu roku dla ludzi, którzy wsławili się taką pracą społeczną, bo taki był zamysł tejże odznaki i której właśnie regulamin stworzyłyśmy z panią Kotowicz-Borowy. Więc w taki właśnie sposób też chcemy uczcić pamięć o Wojciechu Bogumile Jastrzębowskim i
Jeszcze tutaj chciałam powiedzieć o takiej ciekawostce, bo my cały czas poszukujemy informacji, poszukujemy no nawet i takich ciekawostek, bo właściwie młodzież wśród tych ciekawostek lubi się obracać, tak? I te poszukiwania dają młodzieży jakby taką chęć do działania, poszukiwania historii. Na jednym ze spotkań właśnie, gdzie byliśmy z młodzieżą w Kamionce, potomek Wojciecha Bogumiła Szczębowskiego wspomniał, że dowiedział się od kogoś, że posadził 3 dęby za kościołem. Kościół wtedy był nad Orzycem i jak z młodzieżą sobie tutaj właśnie obliczaliśmy lata, patrzyliśmy na stare mapy, to według tych map jest to prawdopodobieństwo, że te dęby są na obecnym cmentarzu żydowskim, ponieważ pan leśniczy tutaj nam te dęby zmierzył i okazało się, że właśnie jest to, są to te lata, czyli może gdzieś być to 18 wieku, początek XIX. Także mamy takie przypuszczenia, nie mamy jak tego udokumentować, natomiast no, będziemy dalej jeszcze myśleć, może gdzieś znajdziemy w literaturze. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o Wojciecha Bogumiła Szczębowskiego, to tutaj właśnie do Janowa na początku bodajże, nie wiem, czy to był 68 rok, już nie pamiętam dokładnie, przyjechał zięć. Miał pamiętnik Bogumiła Szczębowskiego i tutaj zgłosił się do ówczesnych władz gminnych i chciał właśnie między innymi, żeby uczcić pamięć, żeby postawić jakiś pomnik czy jakąś tablicę. Ówczesna pani sekretarz właśnie była bardzo zainteresowana tym zagadnieniem. Natomiast później ten pomysł upadł i przez długie lata już w zasadzie nic na temat Wojciecha Szczębowskiego nie było mowy. I to, że właśnie szkoła nosi imię, szkoła w Jagorzewie, to też właśnie między innymi zasługa pani Kotowicz-Borowy, która już w tej chwili nie żyje, ale ona w zasadzie tak bardzo pilnowała, żebyśmy o tym Szczębowskim wszyscy pamiętali i jakby zaszczepiła w nas, no można powiedzieć, miłość do tego człowieka i to, że chcemy go poznawać, że młodzież była bardzo no, zdziwiona jego talentami, jego pracą. Chcemy właśnie też, żeby no, wzbogacać, bo to właśnie ta Iza Pamięci powstała w szkole, żeby gromadzić te wszystkie pamiątki o naszych mieszkańcach, bo tu każdy w zasadzie przedmiot opowiada o człowieku, o jego przeszłości i jednocześnie o naszym tutaj życiu, naszej społeczności i nas. A my no niestety, jeżeli chcemy wychować młodzież na dobrych i porządnych obywateli, no to nie może być tak, że nie będą znać przeszłości. Żeby dobrze żyć w przyszłości, muszą poznać przeszłość. Znajdujemy się w miejscowości Janowo, w powiecie mingielskim, na miejscu, w którym została posadowiona tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi Wojciechowi Jastrzębowskiemu, który w tej to właśnie miejscowości uczestniczył, który chodził tutaj do szkoły elementarnej. Urodził się niedaleko tej miejscowości, w miejscowości Szepkowo-Giewarty. Jest to około 4 km z tego miejsca. Tablica została ufundowana przez społeczeństwo gminy Janowo.